Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że nas widać i słychać. Pani, przede wszystkim, żebyśmy sprawdzili aspekty techniczne, to bardzo bym was prosiła, żeby napisać komentarz, czy właśnie nas dobrze widać i słychać, żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest w porządku, że wszystko dobrze się połączyło. Także czekam na jakąś tutaj informację, że jesteśmy i jest widać i słychać. Dobra, super. Bardzo dziękuję Pani Dominiko. Kochani, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że dzisiejszy wieczór właśnie chcecie poświęcić na nasz wykład z Fundacji. Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić naszą Karolinę Trzeciak. Karolina jest doktorem nauk biologicznych i na co dzień razem pracujemy sobie w fundacji. Oprócz tego, że pięknie, ładnie tutaj pracujemy, to tak naprawdę Karolina jest po prostu człowiekiem niesamowitym. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć coś na temat zdrowia, to przede wszystkim polecam Wam wejść na naszą stronę internetową, czyli www.whrf.eu i w zakładce blog znajdziecie masę Karoliny artykułów na temat zdrowia, więc myślę, że jednego wieczoru to na pewno Wam nie starczy, żeby to wszystko przeczytać. Masa wiedzy, masa informacji. No i dzisiaj wspaniały też temat, myślę, że ogromnie ważny. Także zapraszam Was serdecznie do słuchania. Jeżeli wiecie, że ta informacja i ten wykład przyda Wam się, bądź Waszym znajomym, rodzinie, to prześlijcie to dalej, udostępnijcie tego live'a, napiszcie w komentarzu inne osoby, żeby mogli do tego właśnie live'a dzisiejszego dołączyć. Ja ze swojej strony już przestaję gadać i oddaję głos Karolinie, także zapraszam wszystkich na cudowny wykład. Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że dzisiejszy wykład zechcieli Państwo, dzisiejszy wieczór zechcieli Państwo spędzić na webinarze, który poprowadzę. Dziękuję Kasiu za tak cudowne przedstawienie mnie. Mam nadzieję, że prezentację dobrze widać. No i o czym dzisiaj sobie powiemy? No jak włączymy... Nie widać. To tak. Więc dzisiejszym tematem będą właśnie przeciwutleniacze i wolne rodniki. I czym one właściwie są? Bo włączamy telewizję, pojawiają się reklamy, słyszymy o tym, jakie te wolne rodniki są złe. Tak naprawdę strach wyjść z domu, bo czekają na nas na każdym kroku.
powodują starzenie, są szkodliwe i jedyne, co może nas przed nimi ochronić, to są przeciwutleniacze, antyoksydanty i one są zawarte w roślinach, w kremach, działają cudownie, ale w sumie dlaczego te wolne rodniki, pojawia się takie pytanie, dlaczego one są takie złe, czy rzeczywiście są takie niebezpieczne, skoro występują w środowisku? Czy one zaczęły występować w nim dopiero teraz i są dla nas takie strasznie groźne? A może były tam zawsze i w jakiś sposób kiedyś sobie z nimi radziliśmy lepiej, a może nigdy sobie z nimi nie radziliśmy? No, za każdym razem, kiedy włączałam telewizor, pojawiało mi się pytanie właśnie tak gdzieś świtało w głowie, dlaczego? I w pewnym momencie ten temat mnie dość mocno zainteresował i szukałam na jego temat wielu różnych informacji. To było dość dawno temu i teraz, kiedy poproszono mnie o spotkanie z Państwem, pomyślałam, że tym, co znalazłam, warto byłoby się z Państwem podzielić. Więc zacznijmy od tego, czym właściwie są te straszne i niebezpieczne wolne rodniki. No i czy rzeczywiście są straszne i niebezpieczne. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle atom. Atom to jest podstawowy składnik materii. Już w starożytnej Grecji filozofowie pomyśleli, że materia ona się musi składać z jakichś malutkich cegiełek, jakichś podstawowych składników, które będą najmniejsze i niepodzielne. W tym momencie wiemy, że ten atom też możemy jeszcze rozbić na części i nie jest to taka najmniejsza zupełnie cząstka, jednak uważamy go za podstawowy składnik całej materii. Na pewno w liceum, na chemii słyszeliście o atomie wodoru, atomie tlenu, a także o cząsteczce wodoru i tlenu. Wszystko składa się w takim wypadku z atomu, a sam atom on się składa z jądra, które jest naładowane dodatnio i otaczającej go chmury elektronowej, która ma ujemny ładunek. Większość elektronów w atomach i cząsteczkach występuje parami i te elektrony bardzo chcą być w parach. Jest to dla nich istotne. Dlatego jeżeli jakiś elektron jest niesparowany, to taki atom lub cząsteczka z tym niesparowanym elektronem, on szuka. To możemy porównać z człowiekiem, który wyjdzie na imprezę, jest bardzo reaktywny i szuka, skąd ten elektron zabierze. Szuka innych cząsteczek i szuka je, żeby je sparować. Czyli reasumując, wolny rodnik to jest atom lub cząsteczka, która jest bardzo reaktywna biologicznie, a ta reaktywność jest spowodowana obecnością właśnie niesparowanych elektronów na jego powłoce walencyjny. Czyli taki wolny rodnik jest złodziejem. On chce sparować elektrony i on je zabiera, że innym atomom albo cząsteczkom, czyli utlennie. Zabierze im elektron. Co to znaczy dla takiej cząsteczki? No taka cząsteczka, której zostanie zabrany elektron czy atom, no ona zbyt szczęśliwa z tego powodu nie jest. I nawet struktury komórki, przez to, że te elektrony są im odbierane, mogą w którymś momencie ulec uszkodzeniu, a jeżeli takich uszkodzeń będzie więcej, no one mogą prowadzić do takich zmian w komórce, które spowodują nawet jej śmierć. Jednak wolne rodniki to nie jest wyłącznie kwestia współczesnego świata. One cały czas są tworzone w środowisku. Obecnie przez to, że środowisko jest skażone, a też odżywiamy się w sposób taki, a nie inny, te wolne rodniki w naszym organizmie mogą być też częściej, w większej ilości wytwarzane. Na pewno powoduje wytwarzanie tych wolnych rodników promieniowanie ultrafioletowe. One się znajdują w spalinach samochodowych, w dymie z kominów. W naszym organizmie będzie ich więcej wytwarzanych, jeżeli jesteśmy narażeni na ciągły, przewlekły stres. No a także używki takie jak papierosy czy alkohol, to wszystko nam nie służy i stąd powstają wolne rodniki. Ale nie tylko, ponieważ wolne rodniki także powstają wskutek procesów fizjologicznych, szczególnie tych związanych z oddychaniem. A więc ta nasza biedna komórka, ona jest narażona na te wolne rodniki zarówno z zewnątrz, gdzie zaczynają one uszkadzać jej błonę komórkowe i organele,
ale także od wewnątrz, gdzie produkuje je sama. I tutaj pojawia się jednak, tutaj nam się pojawia jednak pewna nadzieja ze względu na to, że w naszym organizmie występują też substancje, które eliminują wolne rodniki z reakcji łańcuchowych albo powodują rozkład ich prekursorów, czyli takich substancji, z których one powstają, oraz nadtlenków organicznych. I taki antyoksydant, on działa jak policjant. On nie pozwala temu złodziejowi ukraść naszego, no tego elektronu z organeli komórkowych, z różnych struktur. Jednak tutaj cykl, to, co jest istotne zawsze, to jest homeostaza. Homeostaza organizmu, która w tym wypadku jest nazywana homeostazą prooksydacyjną, antyoksydacyjną. Dlaczego? Ponieważ wolne rodniki nie są złe. No, zaczęłam o tym, że cały czas bombarduje się nas informacjami, że przez nie się starzejemy, szkodzą nam. Jak to nagle one nie są złe? No nie są złe, ponieważ w ilościach fizjologicznych to one w naszym organizmie odgrywają bardzo ważną rolę. One są mediatorami i regulatorami wielu procesów komórkowych, czyli te procesy nie zaszłyby prawidłowo, gdyby te wolne rodniki nie powstawały. Indukują różnicowanie się, czyli dorastanie jakby naszych komórek, a także apoptozę komórki. Apoptoza jest to zaprogramowana śmierć komórki i gdyby komórka nie ulegała takiej zaprogramowanej śmierci, no to nie byłoby dla nas za dobrze, ze względu na to, że większość z nas wie, że kiedy któraś z naszych komórek pragnie zostać nieśmiertelną, no to nie jest to zbyt dobrze dla całego naszego organizmu. W tym momencie właśnie taka komórka, która chce być nieśmiertelną, ona jest przyczynkiem właśnie powstania nowotworu. Pobudzają transport, wolne rodniki pobudzają transport glukozy do komórek, więc zapewniają to, że takie właśnie paliwo dla naszych komórek zostaje do nich dostarczone. Warunkują prawidłowy przebieg reakcji zapalnej, a także regulują procesy przebiegu przekazywania sygnałów z komórki do komórki, a także wewnątrz jej samej. Dlaczego jest to ważne? No jeżeli ktoś z nas zamknąłby się w pomieszczeniu, do którego nie dochodziłyby żadne inne sygnały ze świata, no to nie byłby zbyt szczęśliwy. I taka odizolowana komórka, ona także nie jest szczęśliwa, i zaczynają w nich wtedy zachodzić zmiany patologiczne. Także wolne rodniki są bardzo istotne, jeżeli chodzi o naszą odporność immunologiczną. Ze względu na to, że komórki odpornościowe, tak jak granulocyty, monocyty i makrofagi, wykorzystują właśnie wolne rodniki tlenowe, aby eliminować patogeny. Ze względu na to, że jeżeli mamy taki wolny rodnik, to on nie tylko będzie wpływał, zabierał elektrony naszej komórce i był dla nas czymś złym, ale jeżeli na przykład mamy patogen, na przykład bakterię, i ta bakteria zostanie narażona na działanie wolnych rodników, no to ulegnie ona też eliminacji. Problem zaczyna się w momencie, kiedy ta waga, właśnie ta homeostaza pomiędzy utleniaczami i przeciwutleniaczami zostanie przechylona, w szczególności na rzecz reakcji utleniania. Tych wolnych rodników będzie po prostu zbyt dużo, a naszych policjantów będzie za mało, żeby temu zapobiegać. Ale nie musimy się tym bardzo martwić, ze względu na to, że nasz organizm od zawsze miał styczność z wolnymi rodnikami i wykształcił sobie system ochrony antyoksydacyjnej. Ten system według Akera można rozbić na trzy poziomy. Poziom prewencyjny, prewencyjno-leczniczy i leczniczy. Nazwy już tutaj nam dość dużo mówią. Jeżeli myślimy o prewencji, to jest zapobieganie powstawaniu
albo reakcji właśnie wolnych rodników z substancją komórki. Unieszkodliwienie wolnych rodników może następować na drodze enzymatycznej. Takie enzymy, które w tym wypadku pełnią rolę tych naszych policjantów, nazywają się na przykład peroksydaza glutationowa, dysmutaza nadtlenkowa, a także katalazy. I w tym momencie ja chciałam to bardziej tak przedstawić Państwu obrazowo. Jednak wzory chemiczne różnie są odbierane i mamy tutaj taki związek jak H2O2, czyli nadtlenek wodoru. Czym jest nadtlenek wodoru? Ta nazwa może jeszcze nic nikomu nie mówić, ale 3% nadtlenek wodoru to jest dobrze nam znana woda utleniona. Nie wiem, czy Państwo to wiedzieli, być może ktoś wiedział. Natomiast jak wiemy, właśnie tutaj ta właściwość, o której powiem, ona wpłynęła na to, że właśnie woda utleniona była używana często do odkażania ran i miała te swoje właściwości, które sprawiały, że nie ulegały te rany wtedy zakażeniu. Chociaż obecnie od wody utlenionej się odchodzi. Jeżeli nadtlenek wodoru odda elektron, to tworzy się z niego bardzo, ale to bardzo reaktywny rodnik wodorotlenowy, który w momencie, kiedy natrafi na jakiś atom, cząsteczkę, substancję komórki, on będzie dążył do sparowania elektronów, aby zredukować się do wody. To, że on będzie zabierał te elektrony z białek, z likidów, z substancji komórkowej, może nawet doprowadzić do śmierci komórki. Jeżeli używamy wody utlenionej i doprowadza to do śmierci komórki bakteryjnej, to bardzo dobrze. Natomiast ten rodnik wodorotlenowy, on nie tylko będzie występował w wodzie utlenionej, jesteśmy na jego działanie także czasami narażeni. Jeżeli znowuż ten nasz nadtlenek wodoru odda elektron, ale w obecności glutationu i skatalizuje tą reakcję peroksydaza glutationowa, to powstaną nam dwie cząsteczki wody i zredukowany glutation. Natomiast co się stanie, i tutaj mamy dwie literki A, i ja już wytłumaczę, że te dwie literki A, one oznaczają kwas askorbinowy, a kwas askorbinowy to nic innego jak witamina C. I witamina C jest potężnym antyoksydantem, wykorzystuje swoje właściwości redukujące i ona może być donorem nawet dwóch elektronów. W ten sposób ona zabezpiecza inne składniki komórki przed utlenieniem. W odwracalnej reakcji ona po utracie jednego elektronu, tak jak tutaj, przekształca się w wolny rodnik. I kiedy pierwszy raz mówiłam ostatnio tą prezentację, bo chciałam ją przećwiczyć, usłyszałam tu pytanie, ale jak to? Ta witamina C zmieniła się w wolny rodnik, czyli ten wolny rodnik dalej będzie reagował. No apokalipsa. Apokalipsa, nic nas nie uratuje. Ale nie, ze względu na to, że witamina C, która zmieniła się w ten wolny rodnik, ten rodnik, rodnik askorbylowy, on jest bardzo stabilny i raczej niereaktywny. Czyli jeżeli mieliśmy tutaj ten rodnik wodorotlenowy, możemy porównać do takiego imprezowicza, który chce ze wszystkim reagować, musi wyjść na imprezę. Ale ten rodnik askorbylowy, on jest bardziej taki introwertyczny i nie ma ochoty z niczym przereagować. Po utracie drugiego elektronu ten rodnik przejdzie nam w kwas DHA i w szeregu dalszych reakcji i metabolizmu on ulegnie hydrolizie i zmetabolizowaniu do kwasu szczawiowego, który zostanie z organizmu wydalony. Dlatego właśnie witamina C jest tak pożądanym i tak cennym antyoksydantem, o którym często się mówi. Kolejnym poziomem, który jest tutaj właśnie poziom naszej ochrony antyoksydacyjnej, jest poziom prewencyjno-leczniczy.
I na tym poziomie następuje albo terminacja, czyli przerwanie łańcuchowych reakcji wolnorodnikowych i te wolne rodniki się nie będą tworzyły, albo interwencja, czyli przerwanie także niepożądanych nierodnikowych reakcji utleniania, ponieważ w naszym środowisku występują też inne reaktywne formy tlenu, nie tylko wolne rodniki. Ostatnim poziomem jest poziom leczniczy, czyli kiedy już doszło do uszkodzenia jakichś molekuł, to one mogą nadal zostać odtworzone i naprawione. I w tym wypadku takimi czynnikami, które będą nam pomagać i pełnić funkcje takich chirurgów, jak widzimy to na slajdzie, to są białka szoku cieplnego, ligazy czy glikozydazy. Wracając jednak do przeciwutleniaczy, tak jak wspomnieliśmy, one mają zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie tej obrony swoje miejsce, to mogą być to związki, które są hydrofilne lub hydrofobowe. Co to znaczy? Związki hydrofilne, one lubią wodę, są w wodzie rozpuszczalne. Natomiast związki hydrofobowe, one wody nie lubią i te, które tutaj są wymieniane, one będą raczej rozpuszczalne tłuszcze. Z hydrofilnych związków można tutaj wymienić właśnie takie antyoksydantów, kwas askorbinowy, czyli znaną nam witaminę C, glutation czy witaminy z grupy B. Przeciwutleniaczami, które mają właściwości raczej hydrofobowe, jest to witamina E i tutaj warto zaznaczyć, że witamina E to nie jest jeden związek, a wiele, zresztą podobnie jest też z witaminą A, z witaminą D. I tylko jeden z tych związków, które mają aktywność witaminy E, on w temperaturze ludzkiego ciała ma właśnie silne działanie przeciwutleniające. I jak Państwo widzicie, jest to alfa-tokoferon. Innymi związkami, witaminami, też rozpuszczalnymi w tłuszczach jest witamina A, witamina D, a także karotenoidy czy ksantofily. No i teraz pytanie, co my możemy zrobić, żeby tą naszą ochronę wspomóc? Czy te przeciwutleniacze jesteśmy w stanie sobie jakoś dostarczyć? No tak jak już mówiliśmy, witaminy są przeciwutleniaczami, czyli nasza dieta powinna zawierać to, co te witaminy w sobie ma, więc będą to przede wszystkim substancje roślinne, produkty roślinne, no i im bardziej kolorowe, tym zapewnia się nas, że lepiej. Jeżeli w tym momencie, jeżeli jesteśmy pod wpływem stresu oksydacyjnego w organizmie czy w komórce doszło do zwiększenia produkcji wolnych rodników w porównaniu do tego, ile mamy tych naszych policjantów, czyli mamy więcej złodziei jak policjantów, to powinniśmy właśnie poważnie przemyśleć, co w tej naszej diecie się znajduje i zadbać o to, żeby tych przeciwutleniaczy było więcej. Jak już wspomniałam, jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy jest witamina C. To działanie witaminy C często też wykorzystuje się w przemyśle, kiedy do różnych produktów dodana jest witamina C. Ona nie tylko jest korzystna dla nas, ale także przeciwdziała utlenianiu w produkcie, do którego jest dodana, czyli ten produkt nie będzie się tak szybko psuł. Oprócz swoich właściwości właśnie wymiatania wolnych rodników, witamina C ma też wiele innych ważnych funkcji w naszym organizmie. Ona chociażby ułatwia wchłanianie żelaza do organizmu, pobudza produkcję czerwonych krwinek, wpływa na przyswajanie wapnia. To, że wymiata wolne rodniki sprawia, że zmniejsza ona ilość uszkodzeń na poziomie DNA, a także uszkodzeń białek i lipidów, czyli chroni nasze komórki. Regeneruje także inny silny utleniacz, witaminę E z jego postaci wolnorodnikowej, czyli witamina E wchodzi w reakcję, utlenia się, ale dzięki witaminie C ona znowu może podjąć powrotem swoją funkcję. I tutaj chciałam pokazać właśnie, bo jeżeli słyszymy witamina C, no to od razu mamy przed oczami żółty kolor cytryna.
Cytryna jednak i inne cytrusy, one tak bardzo dużo tej witaminy C nie mają. Jest to około 40 do 60 mg, 100 gramach świeżego owocu. To, co chciałam Państwu tutaj jeszcze pokazać, do tego zestawienia dodałam cebulę. I chciałam powiedzieć o takiej ciekawostce, że uważa się, że pierwsze udokumentowane badanie kliniczne zostało właśnie przeprowadzone na cebuli. Ponieważ niegdyś, kiedy żeglarze wypływali w bardzo długie rejsy, ta żywność, która była na statki zabierana, ona była dość uboga w witaminę. To musiała być żywność, która się nie psuje, która może długo leżeć. Natomiast to szkodziło marynarzom. Pojawiał się szkorbut. Szkorbut jest chorobą, która jest obecnie nie taka częsta jak niegdyś i ona tutaj jej przyczyną jest właśnie bardzo duży niedobór witaminy C. I się okazało, że w momencie, kiedy zabierano w takie rejsy cebulę, która ma tą właściwość, jak wiemy, że może być łatwiej przechowywana, to już zmniejszało ryzyko tych przypadków szkorbutu. Natomiast rekordzistami tutaj w zawartości witaminy C są acerola, jagody kamu-kamu, a także nasza dzika róża. Tutaj też musimy pamiętać o tym, nie wiem jak Państwo, ja uwielbiam herbatę z dzikiej róży, natomiast witamina C, ona pod wpływem wysokiej temperatury się rozkłada. Dlatego jeżeli wybieramy różne preparaty z witaminą C, no to one nie powinny być poddawane działaniu wysokiej temperatury. Na rynku występuje bardzo dużo różnych preparatów, które zawierają witaminę C. Możemy też się wspomagać oczywiście owocami, warzywami, także dużo witaminy C ma pietruszka. Ja ze swojej strony podzielę się z Państwem też tym, co wybrałam sama dla siebie i ja u siebie i mojej rodziny to stosuję. Jest to Vita-C firmy DuoLife i tak jak Państwo widzicie, jak mówiłam wcześniej o tych rekordzistach, to tutaj w tym preparacie znajdują się ekstrakty z aceroli, dzikiej róży i jagody kamu-kamu, czyli naszych rekordzistów. A co mi się tutaj najbardziej podoba, że jeżeli decydujemy się właśnie na ekstrakty z owoców, to zachowujemy tło biologiczne. Tak jak wcześniej wspomniałam, że na przykład witamina C może wspierać wchłanianie niektórych związków, tak także i tutaj, jeżeli witamina C występuje ze swoim tłem biologicznym, to także jej działanie razem z tymi związkami może być spotęgowane, nazywa się to działaniem synergicznym. Przed chwilą omówiłam witaminę, czyli związek, teraz chciałam przejść do rośliny. Do rośliny, która jest rośliną niezwykłą. I już dawno temu w medycynie ludowej, w krajach, w których ta roślina rośnie na zasadzie, że można ją sobie posadzić w ogródku, no bo u nas w tym momencie także rośnie. Wiele osób na pewno ma takie rośliny na swoich parapetach i ceni je nie tylko za ich walory właśnie użytkowe, ale także za walory estetyczne, bo są ładne, zielone i nie wymagają od nas bardzo dużej opieki, to ten aloes jest także przedmiotem wielu badań ze względu na swoje właściwości. Przypisuje mu się korzystny wpływ na odporność. On zawiera też polisacharydy, które zwiększają poziom insuliny i wykazują właściwości hipoglikemiczne. To oznacza, że on będzie nam pozytywnie wpływał na przemiany glukozy. Przy czym osoby, które stosują leki na cukrzycę, w tym wypadku muszą o tym pamiętać, że aloes może wchodzić z takimi lekami w interakcję, dlatego zawsze w takim wypadku, kiedy coś przyjmujemy stale, dobrze jest zasięgnąć porady lekarza. Ale także, co jest ważne, jeśli chodzi o aloes, to on wpływa korzystnie na proces golenia się ran,
jest naturalnym źródłem związków o właściwościach przeciwzapalnym, ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze, działa nam ochronnie na, może działać ochronnie na wątrobę. Preparaty z aloesu są także wykorzystywane w medycynie, w dermatologii. One są wtedy używane jako środki oczyszczające, nawilżające, ściągające. A także wykorzystuje się środki na bazie aloesu w stomatologii, dzięki czemu można zmniejszyć obrzęk tkanek miękkich i zminimalizować krwotoki. I te wszystkie cudowne właściwości, które są w aloesie, są przypisywane jego składowi chemicznemu, a w aloesie wykryto wiele związków chemicznych, które mają właściwości antyoksydacyjne. Są to związki fenolowe, a także wspominane przy mnie przy tym drugim stopniu ochrony antyoksydacyjnej enzymy jak peroksydaza glutationowa czy dysmutaza ponadtlenkowa. W tej roślinie także występują inne silne antyoksydanty, ale już w niewielkich ilościach. I jest to nasza witamina C, witamina E, a także karotenoidy, flawonoidy czy taniny. I aloes może być zarówno stosowany zewnętrznie w postaci różnych kremów, maseczek, a także szamponów czy medę, ale też coraz częściej spotyka się jego formę, którą możemy przyjmować doustnie w postaci soku. Tak więc sok z aloesu, miąższ z aloesu, one mogą mieć też lekkie działanie przeczyszczające, wpływają na odporność, no to wszystko, co już wcześniej mówiłam. Osobiście ja bardzo cenię sobie aloes, kiedy decydujemy się na przyjmowanie aloesu doustnie, powinniśmy wybrać taką firmę, której ufamy i gdzie wiemy, że wszystkie składniki są najwyższej jakości. To, co ja wybrałam dla siebie, to jest produkt, w którym oprócz aloesu znajduje się miód wielokwiatowy. No jak wiemy, miód to samo dobro. On usprawnia przyswajanie składników mineralnych i witaminowych, wspiera nam funkcję układu pokarmowego i odporność. No, wielu z nas jako dziecko często nawet piło samą wodę z miodem, wierząc, że to właśnie wpłynie na naszą odporność. Natomiast oregano także w połączeniu z aloesem może wspierać jego działanie, szczególnie to dotyczące wpływu na poprawę, wpływu na możliwości regeneracji tkanek, a także aloes i oregano, one mogą łagodzić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a także oregano ma właściwości podobnie jak i aloes, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Oczywiście preparatów z aloesem na rynku jest bardzo wiele i każdy może znaleźć to, co jemu odpowiada i firmę, do której ma pełne zaufanie. Ja tutaj dzielę się z Państwem tym, co lubię sama. Teraz chciałam z powrotem przejść do witamin, witamina D. I podobnie, tak jak mówiłam wcześniej, witamina D nie jest jednym związkiem, ale grupą związków chemicznych. W naszych komórkach mamy uwięzioną prowitaminę D i z niej pod wpływem działania promieniowania UVB powstaje cholekalcyferol, a on jeszcze nie jest wbrew pozorom naszą aktywną formą witaminy D, bo ona musi przejść przez wątrobę i nerki, aby zmienić się w kalcytriol, który jest dopiero tą aktywną formą witaminy D. Witaminę D znajdziemy także w żywności. Witamina D3, czyli cholekalcyferol, czyli ten związek, który tutaj otrzymujemy właśnie po tym, jak słońce pogłaska naszą skórę. On także znajduje się w mięsie, w rybach, a także, co ciekawe, w porostach. To jest dość istotna informacja dla osób, które nie chcą jeść mięsa zwierząt. Natomiast w roślinach i grzybach mamy ergokarcyferol, czyli witaminę
D2, która potrzebuje trochę więcej czasu, żeby mogła przejść do tej aktywnej formy witaminy D. Czyli ta witamina D3 jest dla nas bardziej cenna. Rysunek, który Państwo widzicie, ja tutaj pokażę, on pochodzi z książki, w której jestem współautorem. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. I jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o witaminie D, a także o innych witaminach i tym, jak one wpływają na nasz układ odpornościowy, to ja bardzo zachęcam do sięgnięcia po tą lekturę. Ale dlaczego my mówimy o witaminie D? Ogólnie kojarzymy ją bardziej z mocnymi kośćmi. I oczywiście to jest dobre skojarzenie. Witamina D ma bardzo szerokie spektrum działania. Ona wpływa na naszą odpowiedź immunologiczną, jak przed chwilką to wspomniałam. Wykazuje działanie neuroprotekcyjne. Może wpływać na gospodarkę węglowodanową, może też wpływać na działanie kardioprotekcyjne. Ale ona jest także silnym antyoksydantem. To, co jeszcze chciałam dodać, a zapomniałam jeszcze zanim, że jest silnym antyoksydantem, to bardzo ciekawą informacją jest też to, że albo przybieramy zbytnio na wadze, może także być przyczyną zbyt mała ilość witaminy D. Bardzo ciekawe właśnie są badania, które dotyczą wpływu witaminy D i jej powiązania z nadwagą. Ale wracając do wolnych rodników, to witamina D3, podobnie jak cholesterol, a dokładnie wspomniana przeze mnie jej aktywna forma, czyli kalcytriol, ona hamuje peroksydację lipidów. Co to jest peroksydacja lipidów? Jest to utlenianie się lipidów, które wchodzą między innymi w skład naszych błon komórkowych. Błona komórkowa jest barierą naszej komórki, ona zapewnia integralność komórki i chcemy, żeby ta błona pozostawała nam nieuszkodzona. Czyli chcemy, żeby te lipidy były w jak najlepszej formie, a właśnie witamina D nam w tym pomaga. Kolejną witaminą, bo witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i także rozpuszczalną w tłuszczach jest witamina E. Jak już wspomniałam, to jest jeden z najbardziej aktywnych oksydantów, który występuje w organizmie człowieka. Dla organizmu człowieka występuje w żywności. W żywności witamina E nam występuje w postaci 8 związków. Są to 4 tokoferole i 4 trokotrienole. Ale tylko jeden z tych związków, który się nazywa alfa-tokoferol, on wykazuje wysoką aktywność antyoksydacyjną w temperaturze ciała człowieka. I witamina E, jeśli mówimy o jej działaniu antyoksydacyjnym, to ona właśnie ochrania nam podobnie, tak jak mówiłam przy witaminie D, błony komórkowe, a także lipoproteiny osocza krwi przed działaniem reaktywnych form tlenu, a także wolnych rodników. Wymiata też wolne rodniki organiczne, biorąc udział w terminacji peroksydacji lipidów, czyli kończy tą reakcję, która by nam powodowała rozkład struktur, w których skład wchodzą lipidy, czyli tłuszcze, a w wyniku tych reakcji powstaje mało reaktywny, czyli tak jak mówiliśmy przy witaminie C, rodnik, który nie będzie za bardzo chciał reagować z substancją komórki, rodnik, który się nazywa rodnikiem tokoferylowym. Ten wolny rodnik może albo wchodzić w dalsze reakcje z innymi wolnymi rodnikami, albo ulegać regeneracji, tak jak już wspominałam, z udziałem witaminy C lub zredukowanej formy koenzymu Q10 i wtedy on wraca do tej swojej wyjściowej struktury witaminy E. A oprócz tego, że witamina E sama w sobie jest antyoksydantem, to ona jeszcze wspomaga antyoksydacyjne działanie enzymów zależnych od glutationu. Wspominaliśmy o glutationie przy drugim poziomie ochrony antyoksydacyjnej. On współdziała też z selenem i aminokwasami siarkowymi w obrębie błon komórkowych, zapobiegając oksydacji lipidów strukturalnych. A tak jak już mówiliśmy, że witamina C tutaj jest w stanie doprowadzić do regeneracji, czyli takiej naszej odbudowy witaminy E z powrotem, w ten sam sposób witamina E będzie działała nam na beta-karoten oraz witaminę A, będzie działała ochronnie na. No i jeżeli mówimy tutaj o witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, no to takie witaminy, wiadomo, znajdziemy w tłuszczach. W jakich tłuszczach? Najlepiej sprawdzą nam się tutaj oleje roślinne.
Oleje mogą być, jeżeli mówimy o roślinach, są bardzo różne, mają różne właściwości. Można wybierać dla siebie pojedyncze oleje z nasion, z pestek, z kiełków, z owoców, a także orzechów. Ja dla siebie wybieram mieszaninę olejów i tutaj to zależy też od upodobań. Szczerze się przyznam, że tą mieszaninę olejów, która tutaj jest, jest to Duo Life Liquid Gold, wybieram nie tylko ze względu na jego skład i właściwości, ale on mi po prostu bardzo smakuje. To, co jest tutaj fajne, to zawiera właśnie naturalną witaminę D3, która jest pozyskana z porostów. Porosty to są takie niesamowite organizmy, a właściwie dwa organizmy, które są symbiontami, czyli współpracują ze sobą, bo porost jest stworzony z plechy grzyba i glonu. Ale dzisiaj nie o tym, ze względu na to, że porosty to jest zupełnie inny temat. Jakie to są zdrowe oleje, do tego wróćmy. Dlaczego mówi się, że oleje najlepiej, żeby były tłoczone na zimno i nierafinowane? Proces rafinacji sprawia, że w mydleniu może ulegać witamina E. Czyli jeżeli mamy olej rafinowany, no to tej witaminy E będzie w nim zdecydowanie mniej. No, oleje roślinne to źródło nie tylko witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, to jest także źródło nieodżywczych, niezbędnych nieodżywczych substancji, które także są korzystne dla naszego organizmu, a także kwasów omega-3 i omega-6, które są dla nas istotne, ale dzisiaj nie o tym. Więc podsumowując to, co dzisiaj powiedziałam, ponownie powiem, że kluczem jest równowaga, czyli nie mamy dobrych i złych związków, nie mamy złych, wolnych rodników, one też są nam potrzebne. Jeżeli zachowamy równowagę, to nasze procesy fizjologiczne będą zachodzić tak, jak powinny, nasze komórki będą działać tak, jak chcą i przeważenie reakcji utleniania w każdą ze stron, one może skutkować tym, że nie wszystko będzie funkcjonowało jak należy. Przede wszystkim powinniśmy dbać o to, aby nasza codzienna dieta była bogata w substancje o działaniu antyoksydacyjnym, żeby była zróżnicowana i dostarczała nam właśnie witamin, minerałów i tych związków, które mają działanie wymiataczy wolnych rodników. Z mojej strony chciałam też Państwa dzisiaj zachęcić do sięgnięcia także po książkę albo e-booka, co Państwo wolą, bo jedni wolą wersje cyfrowe, inni, tak jak ja, uwielbiają dotyk papieru i widok papieru. Ta publikacja, powiem może tak nieskromnie, że jest wyjątkowa ze względu na to, że ja Państwa nie zachęcam wyłącznie do lektury, ja Państwa zalecam do współtworzenia tej książki. Książka oscyluje w oku strategii 5S, czyli nasze zdrowie podzieliliśmy na 5 obszarów, 5 filarów i o każdy z tych filarów powinniśmy zadbać. Dzięki podzieleniu na te mniejsze części łatwiej się nam skupić na poszczególnych rzeczach i zastanowić się nad sobą, gdzie robimy dobrze, gdzie mamy dobre nawyki, a gdzie jeszcze potrzebujemy pracy. Każdy z nas jest inny i w tym miejscu można, że tak powiem, znaleźć coś dla siebie, lepiej poznać siebie. Dlatego też bardzo zachęcam do sięgnięcia po tą pozycję. A w tym momencie ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że temat wolnych rodników i antyoksydantów zainteresował Państwa tak samo jak mnie.